Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Człowiek, który... A jeszcze tylko dodam, że z Gdyni do Radia Gdańsk jechałem przez 25 minut przy zielonym świetle. Czy dobrze, bardzo czy źle? Dobrze się przyjechało. Bardzo dobrze. No. To są najważniejsze informacje. A teraz przejdźmy do tego, z jakiego powodu między innymi pana zaprosiłam, bo pan jak mało kto zna nowego ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobry. No nie jest tajemnicą, że nie pałacie do siebie dużą przyjaźnią. A teraz są takie Kiedyś było takie pojęcie szorstkiej przyjaźni. O, no ale wy chyba nawet w takim czymś tego nie ma. Tak. Ziobro niezatapialny. Zmartwychwstanie Ziobry. Czy razem z nim zmartwychwstaną upiory 4 RP? Takie są teraz komentarze i nagłówki w gazetach. Co nas czeka, jeśli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości w kontekście tego, że został nim Zbigniew Ziobro, pana zdaniem? Czeka nas bardzo dużo zmian, ale część z tych zmian będzie w zasadzie powrotem do czasów 2005-2007. Mówię teraz o zmianach ustrojowych, a mianowicie z zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, które to zapowiedzi ma realizować Zbigniew Ziobro, ma nastąpić połączenie Ministerstwa Sprawiedliwości z prokuraturą, czyli minister sprawiedliwości będzie prokuratorem generalnym, będzie miał olbrzymią władzę i władztwo właśnie nad prokuraturą. A to źle? Że to będzie połączenie, tak jak było kiedyś? Ja nie mówię, że źle. To nawet są ku temu bardzo dobre, bym powiedział, oceny w takim znaczeniu, w którym ta reforma dzisiaj prokuratury się tak de facto nie sprawdziła. W dużej części nie sprawdziła się poprzez zwierzchnictwo obecnego prokuratora generalnego, który w mojej ocenie no niestety nie podołał obowiązkom. Dzisiaj mamy olbrzymią krytykę tej instytucji, brak autorytetu tej instytucji. W związku z powyższym no, jest pewnego rodzaju przyzwolenie nawet społeczne na to, żeby nastąpiły jakieś zmiany w no tym dobrze, zakresie. No dobrze, ale panie mecenasie, pan prokuratora też zna. Myśli pan, że jak pan minister Ziobro zostanie prokuratorem generalnym i równocześnie ministrem sprawiedliwości, to prokuratura odzyska swój autorytet? Myślę, że może być wręcz odwrotnie. Myślę, że może być sytuacja, w której jeżeli pan Zbigniew Ziobro będzie popełniał błędy, które robił w wcześniejszych latach, ta instytucja może wręcz odwrotnie pójść jeszcze bardziej w równi pochyłą. Tym bardziej, że Zbigniew Ziobro w jednym z wywiadów w stacji telewizyjnej zapowiedział, że nie każdy musi być prokuratorem. Będą nowe wyzwania, nowe zadania, a w związku z powyższym nie każdy musi być prokuratorem. Otóż ustawa określa, kto może być prokuratorem. Następnie jest system konkursów, a co za tym idzie, to zdanie pokazuje, że minister sprawiedliwości będzie chciał oceniać, kto może być prokuratorem, jeżeli nie sprosta zadaniom. Pytania, jakie to będą zadania. No, czy zadania mówił, specjalne, czy zadania ustawowe? No on też mówił w tym, nie wiem, czy to jest ten sam wywiad, ale też mówił o pewnym nadzorze nad sędziami, tak? Że także trzeba będzie bardziej dyscyplinować sędziów. No. Generalnie po owocach go poznacie, czyli zobaczymy, czy będą błędy, które miały miejsce. Proszę zwrócić uwagę, te błędy spowodowały, że tylko nieobecność niektórych posłów uratowała Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu. To fakt, pan, że niektórzy... patrzyłam, no, czy nieobecność, oni w ogóle nie chcieli go postawić przed Trybunałem Stanu. No jeżeli ktoś nie przychodzi, to jest nieobecny. Jeżeli, a to oczywiście zależy, co ma jeszcze w głowie. Czy nie chciał przyjść dlatego, że nie chciał postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu, czy po prostu, mówiąc kolokwialnie, olał tą sytuację. A pana zdaniem Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Proszę? Pana zdaniem powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Zbigniew Ziobro? No, materia dowodowa, która została zebrana, a miała ona swoistą kategorię aktu oskarżenia, pokazywała, że jest taka, iż można było postawić Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu, a tylko element matematyczny, czyli nieprzyjście niektórych posłów spowodował, że tego nie wykonano. Dobrze. Byście przecież w pewnym momencie przez długi czas ze sobą współpracowali. Co tak naprawdę robił Zbigniew Ziobro? Co pana zdaniem jakby go, nie wiem, dyskwalifikuje? Albo czego nie robił? Bo ja pamiętam taką atmosferę, którą wytwarzał wokół siebie i wokół resortu, którym kierował. Te konferencje prasowe, to takie rzucanie haseł medialnych. Ten pan nigdy już tam przez nikogo, nie pamiętam już to dokładnie, no, że nikt nie będzie przez niego umierał. Tak, mowa. Mówimy o lekarzu. Na marginesie dzisiaj jest konferencja Okręgowej Rady Adwokackiej, która będzie, pierwsza konferencja, która będzie obejmowała element właśnie odpowiedzialności lekarzy, całej sfery medycznej. A to w Gdyni, prawda? Tak, w Gdyni i gdzie między innymi sądzę, że ten element też może być poruszany. Dobrze, ale co on takiego robił, co tak strasznie zaszkodziło tak wymiarowi sprawiedliwości? Czy to nie było tylko w sferze takich właśnie występów medialnych?
A no właśnie, po części były to występy medialne. Powtórę, bardzo często, dopóki byłem prokuratorem krajowym, powstrzymywałem niekiedy zapędy pana Zbigniewa Ziobro. I proszę zwrócić uwagę, największe błędy powstały wówczas, kiedy już nie byłem prokuratorem krajowym, czyli nie było kogoś, kto w jakiś sposób mógłby ostudzić dziwne pomysły, które następnie były realizowane, a które ocenił sąd negatywnie. A w związku z powyższym te, które związane były z tak zwaną aferą gruntową, te, które dotyczyły pani Beaty Sawickiej. Ja nie mówię, że w tym zakresie nie doszło do naruszenia przepisów prawa karnego. Natomiast istotą jest dojście do tego, jak udowodnić tym osobom, tak by nie łamać po drodze prawa. Pana zdaniem, dlaczego Jarosław Kaczyński postawił na Zbigniewa Ziobrę? Właśnie na Zbigniewa Ziobrę, na dosyć kontrowersyjnego ministra sprawiedliwości. Otóż spójrzmy na pewnego rodzaju matematykę polityczną. To jednak Zbigniew Ziobro, który jest szefem ugrupowania, które weszło w skład Prawa i Sprawiedliwości, ale stanowi jej nieintegralną część, jaką jest Solidarna Polska. Wprowadziło 9 posłów. No więc ta liczba świadczy o tym, że aby mieć większość, a dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma tą większość, musiałaby mieć również tych 9 posłów. Ale chyba nie myśli pan, że Jarosław Kaczyński jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry. A może być również i taka sytuacja, że to Zbigniew Ziobro jest tym człowiekiem, który zagwarantował daleko idące zmiany, zagwarantował daleko idące oddziaływanie na prokuratorów, czy też zagwarantował, że niektóre postępowania będą w taki czy w inny sposób prowadzone. Tutaj dokonuje oczywiście swojej tylko oceny, mając na uwadze również element doświadczenia. Natomiast poza sferą tej matematyki politycznej, o której powiedziałem przed chwilą, można mieć na uwadze również i ten aspekt. Może była to osoba, która w jakiś sposób zaprezentowała swój program i to, że ten program przeprowadzi w taki, a nie inny sposób, co uzyskało akceptację pani premier. I to jest ważniejsze niż taka ocena Szydło, a przede wszystkim prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I to jest ważniejsze niż taka ocena, że to jest jednak mimo wszystko człowiek, który jest bardzo kontrowersyjny i w swoich metodach kontrowersyjny. Czy to jest, myśli pan, zaleta dla nowej ekipy? A zobaczymy. To jest, wydaje mi się, że Zbigniew Ziobro musi również uważać. Musi również uważać, ponieważ miał swoje doświadczenia, miał doświadczenia negatywne. Było kilkanaście postępowań prowadzonych przez prokuraturę. Było postępowanie związane z Trybunałem Stanu. A w związku z powyższym ma te doświadczenia, które jeżeli go niczego nie nauczyły, mogą spowodować, że w przyszłości znowuż ktoś dokona oceny, że jego działania były jednak naruszające prawo, wykraczające poza to prawo, a co za tym powinna być za to odpowiedzialność. Pana zdaniem jego największa zaleta i wada? Zaletą na pewno jest pracowitość. Zaletą na pewno jest chęć realizacji pewnych zadań w sposób, nawet bym powiedział, bezkompromisowy. Tylko proszę zwrócić uwagę, jeżeli minister sprawiedliwości będzie prokuratorem generalnym, to na nim będzie również spoczywało zadanie strzeżenia praworządności. Tego zadania, tego obowiązku nikt z niego nie zdejmie. A w związku z powyższym będzie ono również oceniane poprzez pryzmat, czy strzeże praworządności, czy też wręcz odwrotnie, stoi jej naprzeciw i łamie tą praworządność. A największa wada? Wada to niejednokrotnie niesłuchanie innych, czy też powiedzmy realizowanie bezkompromisowe, ale z naruszaniem przepisów. Co pana zdaniem powinno się zdarzyć i co ewentualnie się zdarzy w sprawie śledztwa Smoleńskiego? Czy to jest tak, że po 15 latach to nie jest już czas, żeby kończyć śledztwo? Otóż, nie po 15 latach. Po 5 latach. Natomiast generalnie rzecz biorąc, w tej sprawie wady były już od samego początku. To w tej sprawie jednak w jakiś sposób oddaliśmy tę inicjatywę. To w tej sprawie, mimo że w mojej ocenie na czynnościach i kierowaniu tymi czynnościami powinien być osobiście prokurator generalny, nie było go. To w tej sprawie prokuratorzy jednak nie informowali społeczeństwa. Stwarzali pewnego rodzaju wrażenie, że jest coś do ukrycia.
to w tej sprawie dopiero po wielu latach powołano biegłych, których można powołać było od samego początku. To w tej sprawie nie powołano zespołu składającego ze specjalistów prawa międzynarodowego, obrotu z zagranicą, a w związku z powyższym zaniedbań olbrzymia ilość. Powiedzmy sobie szczerze, czy dzisiaj uda się w jakiś sposób zrekonstruować to śledztwo i w jakiś sposób ustalić, dojść do pełnej prawdy? Nie jestem przekonany. Natomiast proszę zwrócić uwagę, będzie pewnego rodzaju konflikt, albowiem prokuratorzy wojskowi zapowiadają zakończenie tego postępowania w sytuacji, kiedy z obozu Prawa i Sprawiedliwości płyną sygnały, że to postępowanie, co akurat uważam za słuszne, jest, było nieprawidłowo prowadzone, przynajmniej w części, i powinno jak gdyby dojść do jego rekonstrukcji i dalszego toku. Tutaj może być pewnego rodzaju konflikt, kto dalej będzie prowadził, czy prokuratorzy wojskowi, czy też może prokuratura cywilna. Jeżeli dojdzie nawet do takiej sytuacji, no to ci, którzy zaczną, to będą musieli prowadzić go, to śledztwo od początku. Od początku. A proszę zwrócić uwagę, wokoło są inne problemy. To jest problem również ze stroną przeciwną. To jest problem wraku, który ciągle tam jest. To jest problem nieoddania tego wraku. To jest problem o charakterze międzynarodowym. A też, i proszę zwrócić uwagę... Czy myśli pan, że Zbigniew Ziobro sprowadzi tutaj wrak do Polski? Nie, myślę, że to akurat nie jest takie proste przyrównanie. Zbigniew Ziobro równa się powrót wraku. Nie, ale skończę wcześniejszą myśl. W tej sprawie przecież jest mnóstwo osób pokrzywdzonych, rodzin. To również one w jakiś sposób co roku żyją w tej traumie i ciągle też oczekują na zakończenie tego śledztwa. Zaczęliśmy od personaliów, a Mariusz Kamiński jako szef koordynator służb specjalnych. Co gwarantuje? Gwarantuje pewnego rodzaju najpierw ryzyko. Ryzyko tego, że Mariusz Kamiński, co byśmy sobie nie powiedzieli, to jest osobą, która jest skazana, co prawda nieprawomocnym wyrokiem, no ale załóżmy, że wyrok drugiej instancji wbrew oczekiwaniom nie będzie wyrokiem uniewinniającym, tylko utrzymującym w mocy 3 lata pozbawienia wolności. To co? Wezwanie następnie będzie, czy też z sali wzięcie ministra, koordynatora i zaciągnięcie, mówiąc potocznie, do zakładu karnego. Wyobraża to sobie pani? Nie, a załóżmy ja inną sytuację, że nawet zostanie ten wyrok uchylony i przekazany do ponownego rozpoznania. No to co, na sali, na ławie oskarżonych będzie zasiadał minister? Też tego sobie nie wyobrażam. Ja sobie to wyobrażam. Strasznie ryzykowna sytuacja. Ja sobie wyobrażam. Ci, którzy mówią, iż oczekują, że wyrok będzie wyrokiem uniewinniającym, w jaki sposób będą chcieli te oczekiwania, no bym powiedział, urzeczywistnić. Czyli wpłynąć na sąd, że podjął taką, a nie inną decyzję. No, wpływanie na sąd to jest również ciągłe wypowiadanie się, że oczekujemy, ażeby wyrok był uniewinniający. Naprawdę ten sędzia, który będzie podejmował ten wyrok, będzie musiał mieć twardą skórę i jednocześnie no, być osobą, która... Ja się nie dziwię, że w Stanach Zjednoczonych przysięgli na czas decydowania są odcięci od mediów. Ma to ich właśnie uchronić od pewnego rodzaju oddziaływania na ich decyzje. A w związku z powyższym taki sędzia będzie musiał być naprawdę tym sędzią, o którym mówi konstytucja i ustawa, niezawisłym, by taki wyrok w istocie wydać. W sumie to powinno być dla nas oczywiste, że tacy sędziowie są. No ale zobaczymy. Oczywiste, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli ciągle ktoś temu sędziemu mówi, że oczekujemy wyroku uniewinniającego, no to w związku z powyższym, jeżeli będzie każdy inny, to na pewno będzie sprawdzanie tego sędziego, kto zaczął i dlaczego wydał wyrok inny niż ten, na który oczekujemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.